Cześć, Dążski, bardzo serdecznie w kolejnych randomowych mapkach, dosłownie customowych, dokładnie mapkach, w sumie tego samego autora co ostatnio, ponieważ nagrywam te mapki tak naprawdę jedne po drugi, bo chcę zobaczyć przede wszystkim wasze reakcje, ale jeszcze postanowiłem sobie nagrać dzisiaj właśnie jedną mapkę. Mapka jest na wersję 1.9, tak jak widzicie, mam tutaj wersję 1.9, Minecraft to w ogóle strasznie dużo FPS-u, bo tu prawie że terenu żadnego nie ma. To się mapka nazywa Half Heart Race, czyli po prostu pół serduszka wyścig, czy coś w tym stylu. Mam bardzo fajną budowlę tam z tyłu. No i o co tutaj chodzi? Czekajcie, timer on screen, on off. Ok, możemy coś takiego włączyć, wyłączyć. W ogóle o co tu chodzi? New Edge PL 20, już mam jeden, coś nie wiem. Jeszcze nie grałem w tą mapkę, więc nie wiem o co chodzi. Tutaj mamy poziom trudności. Ok, mamy dwa serduszka, czyli to jest chyba ten poziom normalny. Wiem, że nawet można mieć pół serduszka właśnie. I zaraz wam pokażę, o co chodzi w całej mapce. Tutaj mamy, już zaczynamy wyścig, tutaj mamy kredyt, tu na końcu wam pokażę Nausea Mode. Co to jest? Wow! Z takim modem miałbym biegać cały czas? Nie, wyłącz mnie to. Dobra, w takim razie idziemy sobie na normal. I tutaj o co chodzi? Jest ten timer, czy nie ma tego timera? Nie, teraz będzie timer, dobra. Damy sobie timer, zobaczymy tak z ciekawości. No i dobra, start race w takim razie. 3, 2, 1, łapierdziele nawet. Okej. I mamy timer. Naszym zadaniem jest po prostu, jak widzicie, zejść w dół bez uszczerbku, po prostu na zdrowiu, najlepiej. Co nie jest oczywiście łatwe. Danger, keep out, czy jak to się... O kurde, może być ciężko. Dobra, jeszcze tutaj... Trzeba naprawdę dobrze znać tutaj Minecraft. To nie, już mam jedno serduszko mniej, masakra. Na pół serduszka to by było naprawdę przerąbane, ale sobie myślę, że również spróbujemy. Ogólnie mapkę, mówię, mapka jest tych samych autorów, co... O, bled! Tych samych autorów, co ostatnio... A, timer się nie zatrzymuje, tylko cały czas nam nalicza, dobra. Tych samych autorów, co ostatnio, a mapkę w sumie tak naprawdę zobaczyłem z filmiku Roxa, na pewno kojarzycie. Więc ewentualnie was zapraszam, bo... W sumie dzięki niemu poznałem jakby tą mapkę. Dlatego też sobie po prostu postanowiłem ją nagrać, ponieważ mówię, takie te customowe... O kurde. O, nie spadłem tu. Lol. Znaczy nie dostałem damage'a, to też ciekawe. Dobra, o, tu mam jakieś jaskinki, też ciekawe. Dobra. No powiem wam, że mapka jest dosyć ciekawa mimo wszystko, bo jednak mamy za zadanie zrobić coś, czego zazwyczaj się... Oj, już pół serduszka mi spierdzieliło, no, trochę przerąbane. Ale jestem coraz niżej, w ogóle strasznie jeszcze daleko do tego dołu, ale jednak walczę. Jeszcze, kurde, to jest do zrobienia, ja pierdzielę, nie wiem jak, ale jakoś to zrobię, dobra. I teraz, u kurde, parkury! Dobrze, tu trzeba mieć umiejętności parkourowe, których ja niestety nie mam. Ale myślę, że jakkolwiek sobie tutaj poradzę. Dobra, na trzy kratki gdzieś można ewentualnie... Chciałem zobaczyć takiego naprawdę prosa, takiego, który na przykład ewentualnie znałby mapkę i tak zapierdziela, bo jak porąbany, nie? Dobra, pół serduszka na razie straciłem, czyli na pół serduszka bym raczej nie przeszedł tego etapu. O, no już teraz straciłem jedno, bo się pospieszyłem za bardzo, ale dobra, w takim razie lecimy dalej. No tu widzę jakiś checkpoint mi się odpalił. Sorry, że nie będziecie widzieć, co się dzieje właśnie tutaj na czacie, bo jednak kamerkę dałem sobie po drugiej stronie i no trudno, no trudno się mówi, ale to nie jest aż tak istotne, to ewentualnie się pokazuje jakiś tam checkpoint czy coś w tym stylu. O, dobra, pierwszy skok, easy, okej, drugi skok, jeszcze easy, dobra, no tutaj kurde testują moje umiejętności parkurowe, to mnie się nie podoba, chociaż te dziury nie są jakieś takie strasznie szerokie. O kurde, teraz do góry będę miał iść? Nie wierzę w to. O kurde, ty, dobre, naprawdę dobra mapka. Całkiem mi się podoba. Już 2,5 minuty tak naprawdę biegnę na tej mapce. O, aha, tam mam chyba iść, dobra. Kolejny checkpoint. Spoko, czyli teraz między lawą. O, to może być trudne. Chłocie, panie. Okej. No i najlepiej na szybcie, bo kurde, jeden fałszywy krok czy jakiś ruch myszką i można skończyć źle. Ale mapka naprawdę, naprawdę sympatyczna, polecam. Taka odskocznia po prostu od tych wszystkich różnych mapek, minigierek i tak dalej. W sumie taka minigra na serwerze mogłaby spokojnie powstać po prostu. By się nazywała Half Heart Race normalnie, nie? Gdzie by po prostu był taki wyścig i normalnie na multi by trzeba było się ścigać. Myślę, żeby było to całkiem okej. O kurde, co ja mam? Aha, teraz tu. O, fuck it, shit.
Dobra. O nie, ma pół serduszka. No, coś czuję, że nie dobiegnę do samego końca. Ale postaram się, kurde, skupię się i dam radę. Ja wiem, że dam radę, ja wiem, że mogę dać radę. A ewentualnie, jeżeli będziecie chcieli właśnie takie na przykład mapki również właśnie na przykład z Vertezem, czy nie wiem z kim, no, głównie z Vertezem w sumie nagrywamy sobie trochę Minecrafta, bo lubimy sobie nagrywać we dwójkę i wy lubicie zresztą nasz duet, więc nie będę tutaj zbytnio kombinował gdzieś tam z innymi osobami. Nie mam pojęcia, co mam teraz robić. To jeżeli będziecie chcieli po prostu takie mapeczki właśnie z Vertezem, to również możecie gdzieś tam napisać w komentarzu, zostawić łapkę i tak dalej, wtedy ja pokażę Vertezowi, zobacz ile łapek, zobacz jak ludzie chcą, kurde, żebyś też nagrał ze mną i wtedy będzie, o dobra, nagrywamy. Ej, kurde, ja mam się tam na górę dostać chyba. Ja pierdziło, dobra, wspinam się, walczę cały czas ludziska. Łatwo nie jest, ale daję radę jakoś, nie? No, kurde, myślę, że jak będzie jakieś 10 minut, to dobiegnę, nie? Da, okej, teraz lecimy jeszcze tutaj. O kurde, co tu się dzieje w ogóle? Dobra, ale jeszcze gdzieś tam wybijam. Jakoś w miarę trasa... O nie, zrąbałem! Aha, ale tu mam checkpointa. Okej. Okay. Bo już myślałem, że całkiem będę musiał od początku. Zapomniałem, że mam tutaj checkpointa. No. Okej. Okay. Zróbmy to tak troszeczkę szybciej. Tak na bardziej na profesjonalistę, kurde, prawda? O, patrz, jak ja to robię. O, tak to robię, dobra. Tak to robi mistrz po prostu. Tego wyścigu pół serduszkowego. Już myślałem, że kurde stracę serduszko tak z takiego głupiego powodu. A można by było. Nie zdziwiłbym się. Dobra, tutaj. Dobra, biegniemy dalej. No teraz troszeczkę szybciej na pewno mi idzie, ale najgorszy jest właśnie ten moment, gdzie musimy iść do góry. Bo tam troszeczkę trzeba się czasami popisać no, małym skillem parkurowym, co prawda, ale jednak mimo wszystko trzeba mieć tego skilla. Ja tego skilla w ogóle nie mam. Nawet, że gram już tysiące razy, kurde, w party, te parkury i tak dalej, to gdzieś tam niby te umiejętności rosną, ale kurde, tak rosną, że ja pierdzielę. Normalnie jak krew z nosa, bym powiedział trochę. Dobra, teraz tutaj, dobra, udało się elegancko, nie spadłem. Tam zrąbałem, bo na shifcie, kurde, skoczyłem sobie do przodu i niestety zrąbałem, ale patrzcie, teraz, kurde, idę jak burza idę do przodu. Co tu się dzieje po prostu? Patrzcie na to. No tutaj wolałem sobie tak się, że tak powiem, skupić na tym skoku, żeby nie było, żebym nie poleciał za szybko, bo by była lipa. O, tutaj zrąbałem, bo tutaj na shifcie. Myślałem, że jakoś tak, żebym nie spać i... Oj, nie. Okej, mogę tutaj. Okej. Upsa, dobra, idziemy dalej. A tu jeszcze nie byłem, także nie wiem, o co chodzi, ale cały czas mam taki góra, dół. No powiem wam, że na pół serduszka dałoby radę, na pewno to przejść, ale kurde, czasowo by to zajęło dosyć dużo, moim zdaniem. Czyli jakby była minigierka na przykład na serwie, to musiał być to podzielone na dany jeden etap, a nie gdzieś tam na te 20 różnych etapów. Dobra, będziemy mieć pewnie checkpointa. Dało się między kaktusami, to easy. W miarę easy. Huhu. Yeah. Ciśniemy do przodu, kurde, się nie boję niczego. Widzimy, że to jeszcze nie koniec, jeszcze tutaj coś będzie. Oj. My friend, mam problem. Houston, mamy problem. Kurde, tu już jestem dosyć blisko tych kaktusów. Tak fajnie na początku była, tu już się tak zaroiło ich od cholery. I tu już muszę balansować. Dobra, teraz tu trochę sprintu. Tutaj, tu na spokojnie. Kurde. Dobra, jest elegancko. Teraz woda. Dobra, przez wodę to już będzie easy. Chyba, że mam gdzieś na dół iść. O co chodzi? Ty, na dół muszę iść, faktycznie. Ale się utopię zaraz. No bez kitu, tak się utopić, nie? Z pół serduszka. Ja muszę tak bokiem. Nie mogę bokiem. Oż ty, kurde. Dobra, czekajcie. Powietrze. I hejo. Pewnie ledwo, kurde, czasowo zdążę, nie? O kurde. Ja pierdzielę, ty co? Ej. What the fuck? No nie! Ty tego się nie da tak przepłynąć przecież szybko. Porąbało? Chyba, że tu też jakąś trasę muszę znaleźć. Pewnie tak. Ja pierdzielę, to jest trudne, ej.
Okej, gdzieś tu mamy jakieś takie wniecenia, kurde, tutaj w dół, centralnie, dobra, w dół. Jolololololololo, dobra, tutaj mamy pierwszą szparkę, mogę, o, jeszcze mogę na kontrolu, dobra. A tu mamy coś, dobra, tu możemy sobie zaczerpnąć powietrze. O, ta, o to chodziło, dobra. Lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej, tu już mieliśmy blisko do wypłynięcia. Tu jeszcze możemy zaczerpnąć powietrze, nie założyłem, dobra. No to teraz to ja to mogę przejść, bo tak to, kurde, masakra, nie? Dobra. A to jest typowo taki, ten, pod wodą poziom, ja pierdzielę, ty. Trzeba wypatrywać, gdzie są jakieś miejsca, gdzie można zaczerpnąć powietrza. Dobra, jest. Kurde mać. Dobre to jest. Ja się cieszę, że nie oglądałem całego filmiku Uroxa, bo bym wiedział właśnie, o co mnie czeka. Tak w ogóle nie wiedziałem, nie? Masakra. Wszystko na spontanie totalnym. O kurde. O fuck. O, dobra, jeszcze coś znalazłem. Kiedy ten poziom się kończy? Kurde mać. Czekaj, nie, powietrze. Dobra, w dół. Czy ja w końcu mogę wyjść stąd? Proszę. Kurde, gdzie jest jakieś powietrze? Tu będzie powietrze. Tu. O, dobra. O, cie panie, co tu się dzieje? Ty, ale 9 minut. Tego się nie da zbytnio szybko przejść, bo to kurde, człowiek zginie od razu, nie? Zginie taki prost, kurde, nie? Tam, nie wiem, 5 minut na pół serduszka. Nie dał rady raczej. Bo tu samo to, że woda bardzo spowalnia, to już nie da zbyt szybko skończyć tego poziomu. Ja pierdzielę, do góry! O! O, ledwo wypłynąłem! I 10 minut na zegarku. Dobra, widać, że jeszcze będzie, że to jeszcze nie koniec, ale naprawdę, no kurde, całkiem spoko mapa, powiem wam. Polecam, możecie się spróbować, może pobijecie mój pewnie na pewno pobijecie mój rekord, że tak powiem. No, rekord, no czas po prostu, bo rekord to ja bym tego rekordem po prostu nie nazwał, chociaż staram się teraz, gdzie mogę, staram się po prostu jakoś sprintować, ale kurde, wiadomo, że to nie do końca wyjdzie. Dobra, mamy kolejnego checkpointa. I teraz to, aha, teraz po drzewach pewnie, nie? Tak jest, niczym Tarzan między drzewami, znaczy na drzewach. Kurde, co się dzieje? Plip. Dobra. Uiii. Au. Ale dobra, nie urąbało mi serduszka, to jest najważniejsze. Ciekawe, czy dołem też bym mógł biec. To jest dosyć ciekawe, jeżeli dołem bym mógł biec, to by nawet było... Okej, okay, ale okej, okay, to jest długie, patrzcie, co się dzieje. Okej, okay, teraz dół. O, elegancko mogłem zbiec sobie. Dobra, to teraz na szyfcie, znaczy na spacji, kurde, żeby szybciej się biegło, prawda? Elegancko, tutaj fajnie, że nie można spać w sumie, bo człowiek by się troszeczkę tego mógł... O kurde, pańczyny. O, fuck, no i nie, no przez pańczyny jeszcze. No przez pańczyny to nie jest zbyt... O, fuck. Puśćcie mnie, cioty! O, to dziękuję. Przez pańczyny to nie jest zbyt fajne tak biegać. Dobra, już widzę portal, to już chyba będzie koniec. 11 będzie, nawet nie będzie całych 12 minut. Dawaj, każda sekunda się teraz liczy. Jeszcze nie koniec. Teraz poziom deterowy, ja myślałem, że to już jest koniec, że portal. O kurde ty. Dobra, spoko, nie mam pojęcia, ile ta mapa będzie trwała. Mam za cel przejść się całą. Myślałem, że jeszcze podejdziemy sobie do trudności pół serduszka, ale o, no właśnie, już te pół serduszka sobie poszło. Ale wtedy to za bardzo, za długo by po prostu to trwało, to już ten odcinek... O, ja pierdzielę, co ja mam tu zrobić? Ha! O kurde, ty! Przerobane! O kurde. No i już mi serduszko zleciało w tym momencie. To jak ja miałem tu skoczyć, tak? Ja pierdzielę, ty. To jest za trudne. Kurde, teraz jakoś w dół chyba, nie? Chyba w dół. Chodźcie panie. Dobra, gdzieś teraz katakumby jakieś, kurde, neterowe, proszę bardzo, dobra. Teraz na Solsandzie. O kurde, tutaj się parkour by przydał, ale to parkoura to nie będzie. Bo wtedy zawsze się cenne sekundy w sumie zdobywa dzięki temu. Dobra, lecimy dalej. Pół serduszka mam, czyli teraz mam prawie, że taką trudność właśnie, jaką bym miał na te pół serduszka. To zobaczymy, czy chociaż mi się tutaj... O Jezus Mary. Czy chociaż mi się tutaj uda coś zrobić? Fuck! Okej. Podejrzewam, że zaraz się podpalę i zginę.
bo tutaj jest zdecydowanie za dużo ognia, aż mi się ciepło zrobiło. Fuck that shit. Dobra. Okej, okay. Nie za szybko, nie za szybko, spokojnie, nie daj się ponieść, tu już jest portal, będzie checkpoint. Także na spokojnie, skoro był poziom netherowy, to pewnie będzie jeszcze poziom endowy. Znaczy poziom endu, nie? To tak coś podejrzewam. Dobra, dobra, dobra. I prosta, i rura. I jedziesz do portalu. I dawaj, i dawaj, i dobra, i co dalej? Okej, teraz mamy... Czy to już jest ostatnia ten? End Hill, dobra, to już jest chyba... Ostatnia prosta, bo nawet sama nazwa End Hill, czyli końcowa wysokość, tylko wzgórze, tak? Hill to było wzgórze bodajże, coś takiego, czy góra po prostu. Tak więc lecimy, lecimy, ciśniemy ostro, ciśniemy przed siebie, patrzy na jakim sprincie, na jakim ja to robię profesjonalu. No to już zrobiłem. No i tak się przechwaliłem, no. Nie! Yeah! Dobra, ciśniemy dalej, patrzy, w ogóle się nie zatrzymywałem, co ja tutaj robię, ty? Jaki ja jestem dobry w tym, ja pierdzie, o nie, myceliniu mi się zaczyna tutaj, czyżby kolejny poziom, czy nie, halo? Do portalu, uiii, patrzę, będzie nowy portal. A nie, czekaj, click here to end, o kurde, dobra, czekajcie, aha, dobra, jestem tutaj, czyli mój czas to... 14 minut, 30 sekund i 7 setnych. Pobijecie to? Na pewno to pobijecie. Mam nadzieję, że to pobijecie. Zapraszam wszystkich oczywiście do zagrania w tą mapkę. Naprawdę fajna mapka, jak widzieliście. Nie jest aż jakaś taka łatwa, jakby się można było spodziewać. Bo ja się spodziewałem na początku, że jest łatwa, a nie do końca jest łatwa. Macie różne fajne rzeczy, ale z takim trybem... O Jezu, ale z takim trybem na przykład grać... Ja nie mogę tego klikać teraz, bo już jakby skończyłem tą mapę, no sorry. Ale z takim trybem tego machania i ten to... O, nie mogę kredytu pokazać. No sorry. Tak czy jak mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam was wszystkich oczywiście do zagrania sobie w tą ewentualnie mapkę. No jeżeli będziecie chcieli coś takiego więcej, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Będzie to dla mnie na pewno dobry znak, że faktycznie chcecie coś takiego. Ale fajnie to wygląda, ogólnie napis wszystko zrobiony. Ja pierdzielę, po prostu, nie? Z tyłu, z przodu, wszystko. No, tak więc ja się zamykam. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, bla, 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 bla. I do następnego razu, ludziska. Trzymajcie się i pa, pa.